Tak ważne gremium. Myślę, że będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem ten czas naboru, który będzie trwał do 24 lipca. Będą mogły się zgłaszać osoby, które oczywiście wiekowo, tak jak powiedział pan marszałek, ukończyły 60 rok życia i będą mogły cieszyć się poparciem minimum 20 osób, które będą popierały i będą czuły, że to są właśnie liderzy, których chcą poprzeć w tym naborze. Oczywiście organizacje pozarządowe, które mają duże doświadczenie, jak również statutowo wpisują się w zadania i działania na rzecz środowiska seniorów, będą mogły zgłaszać swoich kandydatów. Czyli na 28 osób, 24 osoby to będą osoby, które będą mogły być wyłonione ze zgłoszenia indywidualnego, a czterech przedstawicieli forum Rady Seniorów to będą przedstawiciele, którzy zostali zgłoszeni przez organizacje pozarządowe. To faktycznie powinno pozwolić na to, żeby komisja miała dużo pracy i miała dużo możliwości na to, aby wyłonić najaktywniejszych liderów ze wszystkich powiatów województwa opolskiego. Liczymy też na to, że każdy powiat będzie miał swojego przedstawiciela w tym gremium i jesteśmy też przekonani, że ci, którzy będą wyłaniani, będą potrafili przedstawić swoją wizję funkcjonowania w tym właśnie gremium.